Dzień dobry. Witamy w studiu telewizyjnym projektu Czas Zawodowców BIS realizowanym na Politechnice Poznańskiej. Celem szkoleń w studiu telewizyjnym jest zapoznanie się z dwoma ważnymi elementami warsztatu. Znaczenie ma aspekt techniczny, zapoznanie się z profesjonalnym sprzętem, oświetleniowym, nagraniowym, emisyjnym, ale też to, co wydaje się, że ma dziś najważniejsze znaczenie, to wykreowanie w sobie kompetencji tak zwanych miękkich w zakresie wystąpień medialnych, czy w ogóle wystąpień publicznych przed kamerą. Zapraszam do studia, zapraszam do realizatorki. Spoglądam, czy prezenterka jest już gotowa do prowadzenia programu. A widzę, że jest. Idziemy do realizatorki. Do dyspozycji mamy bardzo fajny system do produkcji programu na żywo, do live streamu, system TriCaster. Nieduża, ale bardzo funkcjonalna konsoleta, oczywiście kamera, system świateł i jeszcze inne elementy, które powodują, że cały program jest dynamiczny, jest atrakcyjny. Przećwiczymy kilka ważnych elementów. Konsoleta. Mamy w tej chwili zaplanowane studio, które jest całkiem atrakcyjne, studio sportowe, być może do programów sportowych, ale chcemy zapowiedzieć prognozę pogody. W szybki sposób możemy zmienić studio, w którym w tej chwili znajduje się prezenterka. Takich layoutów jest tak naprawdę sporo. Znajdźmy taki, który będzie najbardziej odpowiedni do prognozy pogody. OK. O, mamy zupełnie inne studio, mamy prezenterkę, ale nie mamy prognozy pogody, nie mamy mapy, co zrobić, też prosta rzecz, mamy to wcześniej zaplanowane, ale należy to w odpowiedni sposób przełączyć, a cuda, mamy mapę z prognozą pogody, ale też chcemy wiedzieć, kim jest prezenterka, warto przedstawić fachowca od zapowiadania prognozy pogody, do tego służy bufor. Mamy tu taki element. Sprawdźmy, czy dobrze napisaliśmy. Jagoda, prezenterka pogody. Zgadza się? OK, świetnie. Zamykamy. Ten bufor możemy wyemitować. Ten bufor będzie wchodził albo na miękko, albo szybko. Tutaj możemy też różne warianty wcześniej zaplanować. Co dalej? Co jest bardzo ważne, o czym zapomnieliśmy bądź nie zapomnieliśmy, to mikrofon, który ja mam w tej chwili przypięty. Należy też sprawdzić poziom dźwięku w mikrofonie. Korzystamy z pchełek mikrofonu, który nazywa się pchełka. Mamy nadajnik i odbiornik. Mikrofon tutaj jest też drugi element przypięty do kamery, ale taki sam mikrofon ma prezenterka. Wejdźmy w tej chwili do studia. Jesteśmy na płaszczyźnie Greenboxu. O, pojawiam się. Mamy też podgląd. Czy mamy mikrofon? Mam. Prezenterka jest gotowa do programu. Możemy za chwilę rozpocząć prognozę pogody. Co jest też bardzo ważne, uwaga, cisza na planie. Za chwilę startujemy. Efektem pracy w laboratoriach projektu Czas Zawodowców BIS jest gotowy materiał wideo. Materiał multimedialny, ciekawy, atrakcyjny, dynamiczny. Żeby taki się stał, młodzież musi ćwiczyć, musi trenować. Do dyspozycji młodzież ma świetny, profesjonalny sprzęt. Potokiem fachowców mogą realizować swoje telewizyjne, multimedialne pasje. Ale też to, co jest bardzo ważne, to, że dajemy młodzieży coś, co jest szczególnie potrzebne, czyli przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, Mateusz Mękina. Jesteśmy cały czas na żywo na antenie telewizji WTK w Politechnice Poznańskiej, żeby pokazać Państwu dni otwarte funduszy europejskich, które rozpoczynają się dzisiaj i które trwają do niedzieli. A my jesteśmy cały czas w Politechnice Poznańskiej, żeby pokazać Państwu, jak w praktyce działa projekt Czas Zawodowców BIS. No i mamy oczywiście gości, z którymi porozmawiamy. Razem ze mną pan Michał Ryba, zespół szkół ponadpodstawowych z Koźmina Wielkopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana szkoła uczestniczy w tym projekcie. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta współpraca tutaj z Politechniką Poznańską? Jakie korzyści nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli? Tak, współpracujemy z Politechniką Poznańską już szósty rok. Korzyści to oczywiście są takie, że przyjeżdżamy na Politechnikę na laboratoria. Młodzież może korzystać ze sprzętu, który został zakupiony z funduszy unijnych. Również później uczniowie odbywają staże u pracodawców.
My również jako nauczyciele, tak, żeby się dokształcić, również przybywamy tutaj na Politechnikę na takie laboratoria i mamy również zajęcia, gdzie później możemy to wykorzystać w naszej szkole. Oczywiście no, jest to bardzo duży plus, bo sprzęt jest najnowszy i najlepszy. Do najnowszych technologii mamy dostęp. Praktycznie uczniowie, tak, którzy przyjeżdżają, no i możemy później to wykorzystać, czy na zajęciach, chociaż jakieś zalążki tego wszystkiego, czy uczniowie idąc do pracodawcy również mogą jakby tutaj tą nową wiedzą się podzielić na stażach, które odbywają. Druga kwestia jest taka, że właśnie tych zawodowców na rynku pracy brakuje, a z drugiej strony jeszcze to szkolenie zawodowe też przez wiele lat było dosyć zacofane, tak to nazwijmy. Teraz to się zmienia, bo wiemy też, że jest priorytet, jeżeli chodzi o fundusze europejskie właśnie na to szkolnictwo zawodowe. Są potrzebne te środki, żeby właśnie rozwijać tę gałąź edukacji? Oczywiście, że są potrzebne te środki, żeby rozwijać tę gałąź edukacji, dlatego że technologia no, prnie tak do przodu, że my jako szkoła no, nie jesteśmy w stanie czasem nadążyć, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych laboratoriów, no i bardziej młodzież, można powiedzieć, i jak najbardziej później to wykorzystujemy w życiu codziennym, a uczniowie, tak jak już mówiłem, na stażach. Tyle pan Michał Ryba, Zespół Szkół Ponadpodstawowych z Koźmina Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. My przechodzimy dalej, bo cały czas jesteśmy na dniach otwartych funduszy europejskich. Jak państwo widzą, te zajęcia cały czas trwają. Mamy laboratoria właśnie dla uczniów, którzy przyjechali do Poznania i widzą, jak to wygląda w praktyce. A ja już przechodzę do naszego kolejnego gościa, pani Jagoda Piechocka, która prowadzi nam właśnie tutaj zajęcia w laboratorium. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, bo widzę, że ma pani technologię. Ja wiem, że to jest technologia VR, ale do czego ona jest wykorzystywana? Tak, to są właśnie gogle do wirtualnej rzeczywistości. Mają się z nimi okazję zapoznać również nasi uczniowie podczas zajęć. Nie służą one jednak tylko do gier, tylko faktycznie do takich rzeczy, które są używane już dziś na co dzień przez największe firmy meblarskie. W środowisku Unity uczniowie tworzą sobie jakiś produkt, na przykład krzesło. Mogą nadać mu dowolny rozmiar, kształt, dowolną teksturę. Poznają w ten sposób taki proces, jak powstaje taka faktycznie aplikacja, bo dziś już największe firmy meblarskie korzystają z takiego rozwiązania. W wirtualnej rzeczywistości możemy faktycznie wybrać sobie meble, które są dostępne. W tej naszej wirtualnej rzeczywistości tworzymy sobie pokój. Możemy sobie tam umeblować, dowolnie przestawiać te meble, nawet je otwierać. I gdy stwierdzimy, że takie rozwiązanie nam odpowiada, przychodzimy już fizycznie do sklepu, zakupujemy meble i tak jest to już wykorzystywane dziś. Widzimy też za pani plecami, że właśnie to, jak to działa w praktyce, czyli mamy taki podgląd na to, co widzi uczeń, który tutaj korzysta z tej aplikacji. Tak, tutaj akurat widzimy, to jest aplikacja dla uczniów na początek, aby mogli zapoznać się z aplikacją, nauczyć się obsługi kontrolerów, zapoznać się z tym wszystkim, jak to działa, a następnie przechodzą już do tego projektowania w Unity. Tyle pani Jagoda Piechocka, prowadząca zajęcia na Politechnice Poznańskiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. My przenosimy się jeszcze w inne miejsce, bo mamy jeszcze jednego gościa, bo tutaj bardzo dużo dzieje się na Politechnice Poznańskiej. No i zapraszamy do takiego miejsca, które dla nas dziennikarzy jest nam bardzo dobrze znane, bo to studio telewizyjne. Z nami państwa i mój gość, pan Tomasz Dworek. Dzień dobry. Dzień dobry. No to proszę pokazać, co tutaj za skarby państwo macie i z czego uczniowie mogą korzystać, którzy przychodzą tutaj na laboratoria. Jesteśmy na wyższej uczelni, ale tak naprawdę uczniowie tutaj realizują klasyczny model pracy firmy, agencji reklamowej, tworzą plakaty reklamowe, mogą je wydrukować, tworzą strony internetowe, różne inne materiały graficzne, ale to, co jest bardzo ważne, mogą je przetestować, czy ta reklama, którą stworzyli, jest po prostu skuteczna. Dzięki temu mamy do wykorzystania świetny sprzęt finansowany ze środków Unii Europejskiej, sprzęt do badań biofeedbackowych. To są naprawdę rozwiązania, które są topowe, które wykorzystują najlepsze uczelnie i najlepsze agencje branży marketingowej. Badamy to, w jaki sposób patrzy się na plakaty,
plakat czy na stronę internetową, ale to nie tylko to. Możemy także zbadać emocje, czy dany spot reklamowy wywołuje frustrację albo ekscytację. To wszystko jest realizowane dzięki temu sprzętowi. Specjalne okulary do badań eye trackingowych, możemy badać przestrzeń miejską czy billboardy na ulicy, te punkty, na które pada wzrok osób badanych. To nowe rozwiązanie, czepek specjalny do badań EEG. Dzięki temu wiemy, jakie emocje mogą towarzyszyć danym bodźcom. Uczniowie testują to w ramach 5-dniowych laboratoriów. Traktujemy ich jako fachowców specjalistów. Po takim kursie, takich laboratoriach jesteśmy przekonani, że wypuszczamy na rynek pracy osoby, które świetnie sobie dadzą radę w firmach branży marketingowych. Zdobywają wiedzę, która na co dzień nie jest dostępna nawet dla tych, którzy pracują w agencji reklamowej na przykład. No i w tym wszystkim oczywiście pomagają fundusze europejskie i ten sprzęt, który no chyba najwięcej kosztuje, prawda? I, no i tak jak pan wspomniał, nie jest on dostępny tak po prostu. Więc to też jest taka duża wartość dodana, żeby tych przyszłych zawodowców przygotować. Oni sobie dają świetnie radę na pewno w firmach w Polsce, ale jestem przekonany, że będąc w Unii Europejskiej, w jakimkolwiek państwie, będą mieli taką wiedzę, która pozwala im świetnie na tym rynku pracy funkcjonować. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Tyle Tomasz Dworek, który również prowadzi tutaj zajęcia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. My przypominamy, że cały czas te Dni Otwarte Funduszy Europejskich trwają do niedzieli, do 9 października. Można przyjść tutaj na Politechnikę Poznańską, chociażby dzisiaj do 14 do pana Tomasza, żeby dowiedzieć się więcej o tych wszystkich sprzętach, ale nie tylko, bo tych atrakcji tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Będziemy także pokazywać państwu jutro inne miejsca, nie tylko w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, które właśnie otwierają się na państwa w ramach tych dni otwartych. Na koniec jeszcze przypomnienie, że cały czas trwa plebiscyt Łączy Nas Wielkopolskie. Głosowanie rozpoczęło się na te państwa ulubione projekty 3 października i potrwa jeszcze do 23 października. Ono jest w formie online na stronie łączynaswielkopolskie.pl. Tyle od nas dzisiaj w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, ale proszę zostać z nami, bo na antenie WTK bardzo dużo, wiele innych atrakcji jeszcze będziemy pokazywać państwu jutro, między innymi w Racocie i w Rakoniewicach, jak to wszystko wygląda i zapraszamy, żeby aktywnie uczestniczyć w tych dniach w swoim najbliższym sąsiedztwie. Do zobaczenia.